10 najmłodszych państw, biorąc pod uwagę, że Kosowo nadal pozostaje terytorium spornym, pomijam je na tej liście. Turkmenistan, państwo położone w Azji Środkowej na północ od gór kopet dak pomiędzy Morzem Kaspijskim a Mudarią. Kraj rozciąga się od 1110 km od wschodu do zachodu oraz na 650 km z północy na południe. Większość mieszkańców stanowił Turkmeni. Turkmenistan jest republiką prezydencką z prezydentem będącym zarówno głową państwa, jak i szefem rządu. Wybierany jest w powszechnych wyborach na 7-letnią kadencję z możliwością reelekcji. W latach 1991-2013 kraj był dyktaturą jednopartyjną. W 2013 roku w skład parlamentu wszedł pierwszy członek partii opozycyjnej. W wyniku rozpadu Związku Radzieckiego 27 października 1991 roku Turkmenistan ogłosił niepodległość. Kazachstan, państwo leżące częściowo w Azji i częściowo w Europie. W czasie rządów Stalina, Kazachstan był znany ze znajdujących się na jego terytorium obozów pracy Gułak oraz jako miejsce deportacji m.in. ludności polskiej oraz Czeczenów. Później Kazachstan stał się miejscem kilku ambitnych radzieckich projektów, takich jak umiejscowienie w Semeju laboratorium jądrowego. Prób z bronią jądrową kosmodromu Bajkonur i innych tego typu projektów. 16 grudnia 1991 roku Kazachstan, jako ostatnia z republik Związku Radzieckiego, proklamowała niepodległość. Bośnia i Hercegowina państwo federacyjne ze stolicą w Sarajewie położone w południowo-wschodniej Europie na Półwyspie Bałkańskim. Jako suwerenne państwo Bośnia i Hercegowina funkcjonuje od marca 1992 roku, kiedy proklamowana została niepodległość Socjalistycznej Republiki Bośni i Hercegowiny, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu Jugosławii i było zarazem jedną z przyczyn wybuchu trwającej ponad 3,5 roku wojny domowej zakończonej podpisaniem w Dayton układu pokojowego, którego częścią było uchwalenie konstytucji nadającej Bośni i Hercegowinie obecny kształt i ustrój polityczny. Efektem tego jest obowiązujący podział kraju na dwie główne autonomiczne jednostki administracyjne, Federację Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską, a także znajdujący się pomiędzy nimi dystrykt Bryczko. Słowacja, państwo śródlądowe w Europie Środkowej. W 1945 roku tereny Słowacji wróciły do federacji z Czechami na tych samych zasadach co przed 1938 rokiem. W 1968 w wyniku reform praskiej wiosny rozszerzono autonomię Słowacji, jednakże nadal nie było to państwo niepodległe. Pokojowy podział Czechosłowacji na dwa suwerenne państwa nastąpił dopiero 1 stycznia 1993 roku. Jak Słowacja, to i Czechy, państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Kraj składa się z trzech historycznych krain Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Państwo czeskie dzieli się na 14 krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Według Banku Światowego Czechy należą do 31 najbogatszych krajów świata pod względem dochodów. W 1993 roku parlament Republiki Czeskiej uchwalił ustawę o bezprawności reżimu komunistycznego i oporze przeciw niemu, potępiającą komunistyczną przeszłość kraju. Mimo to Partia Komunistyczna nadal aktywnie uczestniczy w życiu politycznym Czech, ciesząc się w różnych wyborach poparciem od 10 do nawet 21%. Erytrea, państwo w Afryce Wschodniej położone nad Morzem Czerwonym. Państwo dzieli się na sześć regionów. W Erytrei nie przestrzega się praw człowieka. Według działaczy Erytrea jest totalitarnym państwem. W 2017 roku Erytrea znalazła się na 179. miejscu w rankingu Organizacji Obrony Wolności Prasy, Reporterzy Bez Granic dotyczącego wolności mediów. W kraju nie ma niezależnych sądów ani mediów. Ostatni zagraniczny korespondent został wydalony z Erytrei w 2006 roku. W 1991 roku partyzanci przejęli kontrolę nad Erytreą. Władzę objął tymczasowy rząd wyłoniony przez dominujące ugrupowania. W wyniku referendum w kwietniu 1993 roku powstało niepodległe państwo. Miesiąc później Etiopia uznała właśnie to państwo. Palau, wyspiarskie państwo samorządowe, stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi, położone na Oceanie Spokojnym, w Oceanii oraz w Mikronezji. W 1914 roku wyspy przejęli Japończycy. Po wojnie w latach 1947-1994 terytorium powiernicze ONZ pod administracją USA. W 1978 roku Palau stało się oddzielnym państwem i przyjęło nazwę Belau. W 1979 roku mieszkańcy Palau odrzucili propozycję wstąpienia do sfederowanych stanów mikronezji. W 1981 roku państwo przyjęło konstytucję Palau. W tym samym roku została także wprowadzona autonomia wewnętrzna kraju. W 1982 roku władze państwa zawarły ze Stanami Zjednoczonymi układ o wolnym stowarzyszeniu. Ratyfikowano go w 1993 roku. 1 października 1994 roku Palau uzyskał niepodległość jako państwo stowarzyszone z USA. Kraj utrzymuje związki o charakterze gospodarczym z USA, Japonią i Tajwanem. Timor Wschodni, państwo na wyspie Timor w archipelagu malajskim na północ od Australii od zachodu graniczy z Indonezją. Do 1975 roku kolonia portugalska pod nazwą Timor portugalski. W 1976 roku została anektowana przez Indonezję, która okupowała to terytorium do 1999 roku. Od 1999 do 2002 roku było pod administracją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pełną niepodległość uzyskał 20 maja 2002 roku, stając się jednocześnie pierwszym suwerennym państwem powstałym w XXI wieku. Oprócz Filipin jest drugim krajem Azji, w którym dominującym wyznaniem jest katolicyzm. Czarnogóra, państwo w Europie Południowej powstałe po rozpadzie Serbii i Czarnogóry. W wyniku przeprowadzonego 21 maja 2006 roku referendum niepodległościowego zadeklarowano zerwanie dotychczas istniejącej federacji z Serbią. Ostatecznie parlament Czarnogóry proklamował niepodległość 3 czerwca 2006 roku. Zgodnie z umową związkową sukcesorem dotychczas istniejącego państwa Serbii Czarnogóry została Serbia, natomiast Czarnogóra od nowa rozpoczęła procesy akcesyjne do organizacji międzynarodowych. 28 czerwca 2006 roku Czarnogóra została przyjęta do Organizacji Narodów Zjednoczonych jako 192 członek tej organizacji. Sudan Południowy, afrykańskie państwo ze stolicą w Dżubie. Jeszcze przed proklamacją niepodległości w Sudanie Południowym doszło do buntów wojskowych. Zbuntował się generał George Ator, który założył demokratyczny ruch Sudanu Południowego, oraz Peter Gedder, lider Armii Wyzwolenia Sudanu Południowego. Oprócz tego terytoria Sudanu Południowego szargane były konfliktami plemiennymi. Ponadto 21 maja 2011 roku wojska Sudanu zaanektowały sporny region Abyei, co doprowadziło do walk granicznych między Sudanem i Sudanem Południowym. W konflikt zaangażowały się krajowe bojówki, które walczyły po różnych stronach. Sudan Południowy wspierał Sudański Front Rewolucyjny. Proklamacja niepodległości przez Sudan Południowy nie przyniosła rozwiązania konfliktu. Walki na granicy trwały. Obie strony obwiniano o zbrodnie wojenne. Państwo powstało 9 lipca 2011 roku w wyniku odłączenia się od Sudanu na mocy porozumienia rządu sudańskiego z Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu, które zakończyło drugą wojnę domową w Sudanie, najdłuższą wojnę domową w Afryce. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, bo tak jak wielokrotnie wspominałem, to naprawdę pomaga, ponieważ ciężko jest wymyślić naprawdę dobry temat, o którym ludzie chcieliby słuchać. Ponadto zapraszam was na kanał Światowa Historia, który na tę chwilę nie działa, a filmy ze Światowej Historii wchodzą w tej chwili na kanał Inwigilator, na który również was zapraszam, ponieważ poruszam tam wiele ciekawych tematów zarówno politycznych jak i historycznych, czy też po prostu publicystycznych. Także, cześć.